Ewangelia według świętego Jana, rozdział 12, wersety od 27 do 36. Kontynuujemy dalej rozważania z wczoraj. Teraz dusza moja doznała lęku, i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba, już wsławiłem i jeszcze wsławię. Stojący tłum to usłyszał i mówił. Zagrzmiało. Inni mówili: Aniu przemówił do Niego. Na to rzekł: Jezus, głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na Was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz a ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Na no to tu mu odpowiedział: Myśmy się dowiedzieli sprawa, że Mesjasz ma trwać na wieki. Jakże Ty możesz mówić, że trzeba wywyższyć Syna Człowieczego. Któż to jest ten syn człowieczy? Odpowiedział im więc Jezus. Jeszcze przez krótki czas jest wśród was światłość. Chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła. A kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. Dopóki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. To powiedział Jezus i odszedłszy, ukrył się przed nimi. Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj będę kontynuował to samo rozważanie, co wczoraj powiedzieliśmy już właściwie o tych pierwszych dwóch wersetach, że wszystko tutaj chodzi o to, aby Bóg był wywyższony. W 29 wersecie stojący tłum usłyszał i mówił zagrzmiało, kiedy Bóg przemówił, i słuchajcie, dzisiaj jest tak samo. Dzisiaj jest tak samo, kiedy Bóg mówi, to ludzie chcą przypisać to jakimś takim fizycznym, zewnętrznym prawom, a nie chcą uwierzyć, że Bóg mówi. W tym wersecie Bóg przemówił z nieba. No, dzisiaj, co prawda, rzadko zdarza się, o ile w ogóle, aby głos Boga rozbrzmiał tak z nieba i aby tłum ludzi. Usłyszał. Ale jak najbardziej jest możliwe, aby tłum ludzi usłyszał głos Boga, ponieważ Bóg zostawił nam Pismo Święte, swoje Słowo, Słowo Boże. No więc kiedy czytamy Biblię to Pismo Święte, to przecież Bóg mówi do nas. Kiedy czytamy sami, mówi do nas, kiedy jesteśmy sami, do nas samych. Kiedy czytamy to na głos, no, mówi to głośno i wyraźnie. Ale kiedy jesteśmy na przykład w Kościele i tam jest czytane Słowo Boże, no to wtedy Bóg mówi do ludzi, do tłumów ludzi właściwie, tych, którzy są tam zebrani. No i dzisiaj też ludzie mówią, że Biblia, Pismo Święte, to nie jest słowo Boże. To zostało wymyślone przez jakiś ludzi. Ciężko jest dalej ludziom uwierzyć, że istnieje Bóg, chociaż tyle dowodów jest dookoła tego, nas. Na istnienie Boga. Tyle dowodów, naukowych dowodów jest na to, że to, co zostało spisane w Piśmie Świętym, jest naprawdę prawdą. Jest prawdziwe, niezafałszowane przez te wszystkie lata. Tyle dowodów naukowych potwierdzających to, co zostało napisane. I nie da się powiedzieć, że nie jest to słowo Boże. No, jest to rzeczywiście dziwna księga. Tak dziwna, że. Musiał ją podyktować sam Pan Bóg. Niestety, wtedy tak było i dzisiaj tak będzie, że wiele osób będzie starało się znaleźć jakieś inne wytłumaczenie, a z całą pewnością, że nie jest to Słowo Boże. Ale i wtedy tak było i jest tak dzisiaj. Kochani, nie przejmujmy się tym. My wierzymy, że Pismo Święte jest Słowem Bożym. Nie, że to tam jest w tym Słowo Boże. To jest. Pismo Święte jest po prostu Słowem Bożym, no i, no i tyle. I ten głos dzisiaj też rozbrzmiewa. Tak jak powiedziałem, może niekoniecznie z nieba, ale poprzez internet często przecież rozbrzmiewa, właśnie w kościołach, i jest to głos samego Boga. Tu jest napisane, spisane, co Bóg mówi do ludzi. I teraz, dla tych, którzy wierzą, przynajmniej ci, którzy deklarują, że wierzą, Kochani, uzmysłówmy sobie, bo myślę, że często o tym zapominamy, że mamy pismo święte, czyli kiedy go czytamy, to sam Bóg do nas mówi, a jak Bóg do nas mówi, to znaczy, że mówi ktoś ważny. Nie możemy tego pominąć, nie możemy tego zlekceważyć. Nie możemy powiedzieć, że a to mi się nie podoba, a dobra, nie będę tego słuchał. No skoro tak mówimy, to trochę tak zaprzeczamy, że, że to mówi do nas Bóg, albo inaczej zaprzeczamy, że my wierzymy w Boga. No bo jeżeli wierzymy, że Bóg istnieje, no to Bóg jest kimś największym, najważniejszym, najwyższym, najmocniejszym. To dlaczego? Najmądrzejszym oczywiście. To dlaczego lekceważymy te słowa i nie chcemy ich słuchać? Nieraz powiemy, że jesteśmy wierzącymi, ponieważ coś tam. Chodzimy do kościoła, wychowaliśmy się w rodzinie chrześcijańskiej, ale nie wierzymy temu, co jest w Słowie Bożym. No niestety, wtedy jesteśmy tak, jak tamci ludzie. Którzy właśnie ignorują i mówią, e, pewnie zagrzmiało, e, to pewnie ktoś inny powiedział. No, Bóg w swojej wspaniałości zostawił nam swoje słowo. Kochani, nie lekceważmy tego, Nie lekceważmy pisma świętego. Czytajmy i wierzmy każdemu słowu, które tutaj zostało napisane, bo ono pochodzi od Boga. Dobrze, idąc dalej, kolejny fragment. Pan Jezus mówi, że teraz odbywa się sąd nad tym, światem. No to jest w ogóle ciekawe, bo ludzie wierzący i dość często słyszymy, że właśnie przyjdzie sąd ostateczny, ale mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że sąd nad światem właściwie cały czas się odbywa. Wtedy, kiedy był, to mówił Pan Jezus, tak, odbywał się sąd nad światem, odbywał się sąd nad szatanem. Przez śmierć Pana Jezusa wydawało się że szatanowi, że on zwyciężył. Aż tu nagle pan Jezus z zmartwychwstał. I to było właśnie pokonaniem samego szatana. Ale słuchajcie, szatan został pokonany, ale to nie jest tak, że został unicestwiony ten szatan. On wciąż żyje. Jak on został pokonany? On został pokonany przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Szatan jest sprawcą. I podpowiadaczem grzechów, sprawcą śmierci, dał śmierć. Ale ci, którzy wyznają grzechy i którzy odstępują od grzechu, no nie są poddani pod, pod grzech, nie są poddani pod śmierć i mają życie wieczne przez wiarę właśnie w Jezusa Chrystusa. Ale ten szatan wciąż próbuje podejść nas, i nawet my, wierzący dzisiaj, również często ulegamy szatanowi. Pomimo to, że mówimy, że wierzymy. To odchodzimy od słowa Bożego i zwracamy się ku swojemu pomysłowi. Może nawet nie samego szatona, ale swojemu pomysłowi. Bo właśnie szatan doskonale wie, że jeżeli zwrócimy się nie tyle nawet co do jego pomysłu, a co do swojego pomysłu, to już odeszliśmy od pomysłu Boga. A przecież mamy pokutować, czyli zwrócić, zmienić swój sposób myślenia i zwrócić się ku nie naszemu myśleniu, a ku myśleniu Bożemu. Bo kiedy nie będziemy myśleć po Bożemu, a wystarczy, że po swojemu. To i tak idziemy na wieczne potępienie. Dlatego i dzisiaj odbywa się też sąd nad Kościołem. Jak wiele osób przychodzi i mówi, że z wierzącymi przychodzi do kościoła i myśli, że jest częścią Kościoła, że są włączeni do ciała Jezusa Chrystusa. Ale kiedy nie poddajemy się temu słowu, nie poddajemy się myśli Bożej, a próbujemy wprowadzić elementy swoje, to niestety odchodzimy od Boga. A Bóg wcale nie jest zainteresowany, że będziemy 80%, czy nawet 90%, a niech będzie 99,99% ,99 jego myśli wykonywać i poddawać się, a ten jedną setną procent dla siebie zachowamy. Boga to zupełnie nie interesuje. To jest tak, jakbyśmy odrzucili Boga. I dlatego dzisiaj też pokazuje się sąd nad kościołem. Kościół już jest sądzony i ujawnia się, kto tak naprawdę. Wierzy, a kto tak tylko mówi, że wierzy. I oczywiście będzie ten sąd ostateczny, i tam będzie całkowity rozrachunek tych, którzy już umarli, tych, którzy jeszcze żyją. I pamiętajmy, to będziemy czytać dalej w tym dwunastym rozdziale, że na sąd przyjdzie. Pan Jezus i sąd został przekazany Panu Jezusowi. A Pan Jezus będzie sądził wszystkich na podstawie Pisma Świętego. Z wiele osób tam mówi, że ich Jezus Chrystus nie interesuje, że ich słowo Boże nie interesuje, ale o tym będziemy mówić później więcej. To Pan Jezus będzie nas sądził. Dlatego tak ważne jest, aby Jemu wierzyć, aby mieć z nim pokój. I tak ważne jest, aby czytać słowo Boże, bo oczywiście Pan Jezus, kiedy przyjdzie, nie będzie sądził, a na swoje widzi mi się albo mścił się na tych, którzy byli Mu nieposłuszni. On po prostu, tak kolokwialnie rzecz mówiąc, weźmie, Biblię, otworzy i na tej podstawie nas osądzi. Dalej mamy takie słowa, że Pan Jezus mówi, a jak gdy zostanę na ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. No niestety na, na tej podstawie. Wiele osób mówi, że no tak, Pan Jezus przecież umarł, bo zostanie wywyższony. To jest po prostu wskazanie, że zostanie wywyższony nad ziemię, czyli zostanie właśnie przybity do krzyża, będzie wyżej niż inni. No to wywyższenie niestety nie będzie chlubne, a wręcz będzie haniebne. Ale niektórzy tworzą tutaj teorię, że, czy naukę, teologię właściwie, że przez to, że Pan Jezus umarł, to wszystkich przyciągnął do siebie. W innym fragmencie znajdziemy, no właśnie, w Ewangelii Jana, że to Ojciec przyprowadza do Syna. I to, że Pan Jezus umarł, to jest jedno: umarł za, za grzechy całego świata, ale to oznacza, że on umarł za wszystkie grzechy, które popełniliśmy i nie ma takiego grzechu, za który on by nie umarł. Ale to wcale nie oznacza, że ja dzisiaj mam przebaczone, że ja dzisiaj nie muszę się martwić i że ja dzisiaj należę do Jezusa. Należę do Jezusa pod warunkiem, że odrzuciłem ten grzech, za to, że przeprosiłem, żałowałem, okazałem skruchę i uświadomiłem sobie, że mój pomysł na życie to był Zły pomysł. To był właśnie pomysł prowadzący na śmierć i poddałem się pomysłowi Jezusa Chrystusa. Spojrzałem na niego i właśnie jemu się poddałem. Wtedy jest to dla mnie skuteczne i wtedy zostałem przyciągnięty do Jezusa Chrystusa. A jeżeli myślę, no, okej, okay, umarł gościu za mnie, umarł za wszystkie grzechy, no i super, no to teraz mam życie wieczne i niczym się nie muszę martwić. Ale jeżeli nie pokutowałem, jeżeli dalej trwam w tych grzechach, jeżeli nie chcę ich odrzucić, kiedy nawet sobie myślę, no tak, mogę grzeszyć, bo przecież umarłem za wszystkie grzechy, i kolejne dorzucam do tego, to wtedy ta ofiara Pana Jezusa, to wywyższenie to zupełnie dla mnie jest nieskuteczne. Ja nie mam, ta ofiara wtedy nie jest za te grzechy złożona. Kolejna myśl, która tutaj pojawia się. Kiedy ludzie mówią, myśmy się dowiedzieli z prawa, że Mesjasz ma trwać na wieki. I jakże ty możesz mówić, że trzeba wywyższyć Syna Człowieczego? Tutaj od razu ci, którzy tam się zebrali, zrozumieli, że no, to wywyższenie Syna Człowieczego oznacza właśnie, że będzie musiał umrzeć. Więc oni to doskonale rozumieli, ale tutaj mówią, ale myśmy w prawie, czyli no, w księgach Mojżeszowych, to to było prawo dla Izraelitów, czyli z fragmentu Pisma Świętego wiemy, że Mesjasz ma trwać na wieki. To pokazuje, że coś, niecoś wiedzieli, że słyszeli przecież o Mesjaszu, słyszeli, że ma trwać na wieki, a tu się dowiadują, no tak, ty mówisz, że jesteś Mesjaszem, ty wskazujesz na siebie, ale mówisz, że umrzesz, czyli jest jakaś niespójność. Ale kochani, nie ma czegoś takiego, jak niespójność w Piśmie Świętym. No więc, jak to jest, że przecież oni wiedzą, że ma trwać na wieki, a, a sam Pan Jezus mówi, że musi umrzeć. Kochani, czasami bywa tak, że czytamy Pismo Święte i wydaje nam się, że w jednym fragmencie przeczytaliśmy coś, a w drugim jest jakby coś przeciwnego, zupełnie niespójnego, albo zaprzeczającego samemu sobie. Ale musimy przyjąć, uwierzyć, no i też tak jest, że Pismo Święte sobie nie zaprzecza. I czasami coś... Czytamy i wydaje nam się, że jesteśmy tego pewni, a z drugiej strony znowu jest jakby coś przeciwne. Kochani, to tylko wskazuje na to, że czegoś nie rozumiemy. No, niestety, my czegoś nie rozumiemy. Nie, że jest błąd w Piśmie Świętym, nie, że to źle zostało napisane, jeden mówił tak, drugi tak. Po prostu my czegoś nie rozumiemy. I tym samym nie pojmowali tego ci ludzie, że, żeby żyć wiecznie, to trzeba właśnie wstać. I chociaż wiedzieli o zmartwychwstaniu, słyszeli jak najbardziej. No była ta grupa saduceuszów, która nie wierzyła w zmartwychwstanie, ale faryzeusze jak najbardziej wierzyli, że będzie zmartwychwstanie i nie potrafili sobie tego uświadomić i wszystkiego połączyć. Dzisiaj z nami tak samo jest. Nam się wydaje, że pewne rzeczy wiemy, a inne są niemożliwe. Dlatego, że ograniczamy to do własnego poznania, do własnego umysłu. I nie, nie zabieram nikomu oczywiście wiedzy i inteligencji, ale bądź co bądź wciąż ona jest ograniczona i pewnych rzeczy po prostu nie rozumiemy. Tutaj przedstawia: pięknie Pan Jezus, że Mesjasz będzie żył na wieki, chociaż umrze, to On zmartwychwstanie i będzie żył na wieki. A czasami po prostu no mówimy, że wiemy o zmartwychwstaniu, wiemy o Panu Jezusie, wiemy o życiu wiecznym, tylko tak naprawdę w to nie wierzymy. No Wszyscy tak mówią, no tak wypada, tak się nauczyłem, ale my w to nie wierzymy. No i niestety też tak jest. I kochani, trzeba, trzeba się przyznać do tego, że ja w coś nie wierzę, bo przez wiarę zostaje usprawiedliwiony i przez wiarę zostaje zbawiony. Jeżeli czegoś nie rozumiemy, módlmy się do Boga. Prośmy, a On da nam zrozumienie. Ludzie pytali się też, kim jest ten Syn Człowieczy. I popatrzcie się, Pan Jezus tutaj odwołuje się do światłości. Pamiętacie, Pierwszy rozdział Ewangelii Jana, tam też przedstawił się Pan Jezus jako słowo, ale też przedstawił się jako światłość, która przyszła na świat, bo ludzie byli pogrążeni w ciemności. Przyszła na świat, oświecała człowieka i było napisane, że ciemność nie mogła jej przemóc. Znowu Pan Jezus powraca do tych słów i przedstawia się właśnie jako światłość, która oświeca każdego człowieka. Tym jest syn człowieczy. I mówi, że kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. Więc kiedy uwierzymy Jezusowi Chrystusowi, to oświeca nas właśnie sam Bóg. Oświeca nas Jego Słowo. W psalmie 119 możemy właśnie też poczytać, że Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim. Pochodnia, może już niektórzy też zapomnieli, to właśnie był taki ogień na patyku. I On oświecał. Kiedyś sobie oświecano właśnie takimi pochodniami. Nie było latarek, więc świecono Pochodniami. Kiedy my uwierzymy Jezusowi Chrystusowi, uwierzymy Mesjaszowi, uwierzymy Słowu, to Pan Jezus wskazuje na to, że my chodzimy już w światłości, my się nie potkniemy, bo właśnie Słowo Boże jest rozwiązaniem na wszystkie problemy, ono pomaga rozwiązać wszystkie problemy. I możliwe, że teraz sobie pomyśliście, no, że na pewno nie, bo nie rozwiąże problemu naprawy na przykład samochodu, ponieważ nic w Piśmie Świętym nie ma o samochodach. A właśnie, że pomoże. A właśnie, że pomoże rozwiązać problem naprawy samochodu. Ja nie mówię, że ono naprawi, że tu jest instrukcja, jak naprawiać samochód. Z całą pewnością pomoże. Nie wierzycie? Poczytajcie, a zobaczycie. Chcecie, żebym Wam wskazał? A nie, nie wskażę Wam, bo to jest kilka fragmentów które o tym mówi, poczytajcie. Chcecie mieć naprawiony samochód, poczytajcie. Oczywiście tu nie o to chodzi, żeby czytać słowo Boże dla naprawienia samochodów, ale i tak i nawet w tym pomaga słowo Boże. Kochani, tyle na dzisiaj tych krótkich myśli. Wszystkiego na pewno nie wyczerpałem w tym y, fragmencie, ale jak mówiłem, chodzi o to, żebyśmy się sami nad tym zastanowili i odpowiedzieli sobie tak naprawdę, czy my wierzymy że Słowo Boże jest prawdziwe. Czy my wierzymy, że Jezus jest światłością? O co tutaj w ogóle chodzi? O kogo tutaj tak naprawdę chodzi? Jeszcze wiele przed nami tego rozdziału i kolejnych rozdziałów. Także pozdrawiam serdecznie Bogusłowie i zapraszam na kolejny weekend.